W Pieszycach odbyła się 73. rocznica III masowej deportacji na Sybir. W tym wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Związku Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej, władze miasta, a także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z nauczycielami i mieszkańcami Pieszyc. Miesiące luty, kwiecień i czerwiec to są tragiczne miesiące takie dla Polaków. W 1940 roku zostali wywiezieni ludzie, wyrwani ze swoich domów. Wywieziono około 1,5 miliona ludzi. Do dzisiaj nie są znane szacunki, ile ich było, a z zapisów istniejących w archiwach niewiele możemy się dowiedzieć, dlatego że jest ta prawda zafałszowana. Po uroczystej mszy świętej przedstawiciele związku odśpiewali hymn Sybiraków, a jest ich coraz mniej. W większości to wszystko było jako młodzież, jako dzieci. W Pieszycach jest jeszcze żyjących około 60 osób. Są to autentyczni świadkowie tamtych wydarzeń. Ci, którzy przeżyli piekło Kołymy, piekło kopalń, piekło tajgi syberyjskiej, stepów Kazachstanu. W latach 1940-41 w czterech masowych deportacjach z terenów Kresów Wschodnich II RP zostało wywiezionych setki tysięcy ludzi. Głównie matki z dziećmi, osoby starsze, rodziny katyńskie. Te historie chętnie poznają pieszyckie dzieci. Cieszymy się z ich obecności, bo to oni kiedyś, już jak braknie nas Sybiraków, oni będą pamiętać o tych wydarzeniach, bo jak sami wiemy, ludzka pamięć jest ulotna i o złych rzeczach nikt nie chce pamiętać, a o dobrych wszyscy. No my mieliśmy w swoim życiu niestety tragiczne te wydarzenia i żeby o nich nie zapomniano, to jest właśnie dobrze, że przybywa młodzież, że tym się interesuje, że chce o tym słuchać. Uroczystości podobne do tych pokazują, jak ważna jest historia, nawet ta najbardziej okrutna.